Witam cię serdecznie, seksowny przywoływaczu z tej strony nosorożec, czyli ten z zatkanym nosem, który lubi głupoty pogadać, ale też troszkę edukacyjnych wartości przekazać ci w swoich filmikach. Oczywiście edukacyjnych wartości dotyczących Ligi Legend, bo jak na razie tylko w to gram, ale mam nadzieję, że niedługo nie obrazicie się, jeśli na kanale pojawią się też inne gry, albowiem człowiek z ligi się czasem wypala, zwłaszcza jak gra w nią 9 sezonów. Dzisiaj, moi drodzy, dzięki Erikowi, którego serdecznie pozdrawiam, jest to jedna z osób, które wbijają na streamka, was też serdecznie zapraszam, link w opisie. Erik pokazał mi build na Malzahara, nową metę, którą ktoś wymyślił i właśnie dzisiaj sobie to przetestujemy. Powiem wam w teorii, o co chodzi i potencjalnie ma to bardzo duży sens. Chodzi o to, że gramy ze Smite'em i budujemy pierwszy jungle item, ale mamy unsealed spellbooka, dzięki czemu będziemy w stanie zmieniać sobie nasze spele summonerskie i zaraz wam wyjaśnię, jaki jest tego... Okej. Okay. No cóż, chyba coś tu jest nie tak pobindowane na tym koncie. Jak widać na załączonym obrazku, kiedy chciałem użyć E, to mi się sfleszowało, ale tak już widzę, że jest pod D. Mam potencjalne swoje E. Dobra, zaraz to wszystko zmienimy. I już wam tłumaczę, o co tutaj chodzi. Więc problem Malzahara obecnie największy polega na tym, że złożenie jego core buildu, czyli trzech pierwszych itemów, jest bardzo czasochłonne i jakby jego styl gry nie pozwala wam za bardzo na to, żeby mocno się zesnowbalować na early i szybko te itemy zrushować. Chyba że jakoś tam wam dobrze w tej grze pójdzie na początku, ale nie możemy oczekiwać, żeby w każdej grze robić 8-0 na early albo coś w tym stylu. No po prostu się nie da. Dlatego jeden z koreańskich przyjaciół prawdopodobnie wyszedł temu naprzeciw i wymyślił właśnie to rozwiązanie. Rozwiązanie to polega na tym, że bierzecie Smite'a, co umożliwia wam zrobienie jungle itemu jako pierwszego. No i w teorii ten jungle item jest dużo tańszy niż cały, jak to się nazywa, no to echo, jak to się zwie, no ten pierwszy item, który regeneruje wam manę i daje piorunki. Wiecie, o co chodzi. Muszę ją trochę poobijać, bo ona jest tak agresywna, że jak jej nie przypucujesz cyca, to ona ci nie da żyć. Czyli w teorii, jeśli macie tego smite'a, to możecie zrobić alternatywną wersję runic echoes, czy jak to się nazywa. Tylko że tańszą, co pozwala wam na szybsze ukończenie tego itemu. Dzięki czemu możecie szybciej zacząć budować swoje dwa kolejne itemki. Ponadto Smite umożliwia wam dodatkowe czyszczenie kampów w dżungli u przeciwnika teoretycznie, albo jakichś krabów. Oprócz tego, spotyczka, oprócz tego umożliwia wam też, no jeśli weźmiecie czerwonego smite'a, no to wiadomo, podczas robienia komba, jak zesmajtujecie czerwonym smite'em, nie przerywa wam to erki, no to też troszkę więcej damage'a zrobicie. Możecie nawet to zrobić przed kombem, jeśli macie taki refleks. No i oprócz tego możecie się tym smite'em też leczyć, podchodząc sobie do jakiegoś jungle campa, smajtując i odchodząc od razu macie więcej HP. Także jest to bardzo ciekawe. No i Unsealed Spellbook pozwala wam chociażby na to, żeby sobie wziąć nagle Clarity, jak wam brakuje many, albo wziąć sobie Teleporta, żeby się wrócić na linię, albo wziąć Ignite'a, jak chcecie zabić. Bardzo dużo potencjalnych rozwiązań, dużo korzyści, ale jest bardzo duży mankament, który może przeszkadzać nowym graczom, albo graczom z niskiej dywizji, a mianowicie mankament ten polega na tym, że nie macie tej regeneracji many, którą mielibyście z runicznego echa. I to może być bardzo problematyczne, dlatego do tego się trzeba przyzwyczaić i trzeba swoje sucisze podkręcić w tym kierunku, żeby po prostu nie uwierało, żeby były przyzwyczajone do tego uczucia swędzenia. No, także tak to wygląda w teorii. Zobaczymy w praktyce, jak to wygląda i czy to ma sens. Póki co trafiło się ślepej kurze takie coś, że mam teraz blue buffa, czyli ja teraz mogę sobie po prostu dużo bardziej poszaleć na tej linii. No ale nie możemy zakładać, że w każdej grze tak będzie, no bo w większości gier tak nie będzie, no wiadomo. Chciałbym się cofnąć, ale mam to blue, a ona nie ma many, dlatego chyba
Jeszcze postaram się to jakoś wypchnąć i dopiero wtedy się cofnę. Jeśli chodzi o podstawy grania Manzacharem, może jeszcze tutaj wyjaśnię, jak działają jego skille, bo może nie każdy pamięta, może nie każdy widział ten poradnik poprzedni. Pod E mamy grypę. Jest to choróbsko, takie chore, głupie, które pozwala. Zostanę jeszcze na tej linii, bo ona nie ma many. Choróbsko to pozwala wam zarazić przeciwnika i sprawić, żeby jego płuca wypełniły się gęstym gazem, który tak naprawdę sprawia, że suty się robią fioletowe od środka. Także jak Syndra zdejmie stanik, to później sobie zda sprawę, że no, że nie wygląda to dobrze, że coś się tam podziało w tej klatce piersiowej, że jednak to choróbsko wyżarło jej trochę brodawy. W to ciapciaczki, takie małe twoje przyjaciele, mali przyjaciele, którzy atakują tego, kto jest zarażony choróbskiem. No ja wiem, to jest bardzo, bardzo takie drastyczne, ale mają taki fetysz. Jak widzą, że ktoś jest chory, to wtedy go jeszcze bardziej biją. Także teoretycznie robisz E, później robisz W, no to one od razu lecą za tym. Q to jest skillshot, który jest obszarowy i wrzuca silence'a. Co ciekawe, odświeża grypę, czyli jeśli ktoś już jest zarażony grypą i ty go walniesz Q, to on nagle jeszcze bardziej go atakuje od nowa i w ten sposób możesz sobie grypę odświeżać na minionach. Na przykład na tym czołgu mógłbym sobie to odświeżyć. No, dobra. Mamy smajcisza. Chciałbym tutaj zrobić jakiegoś kampa, wykorzystać to, że ten smajt jest. No i nie powiedziałem, jaka jest R-ka. R-ka to jest właśnie ulti, które jest stworzone do wychodzenia z niskich dywizji. Ogólnie jest wspaniałe. Sprawia, że po prostu chwytasz kogoś za ryj i trzymasz go, aż się zesra. Czyli po prostu, no point click, łapiesz kogoś i chłopa nie ma. Tutaj już nie zajdę, bo tutaj pozabijali. Tylko oczywiście jest bardzo ważna sprawa. Nie łapcie chłopa tak po prostu. No chyba, że macie cały team obok siebie, łapiecie i team go zabija. Ale jeśli wy chcecie go zabić, to najpierw musicie zrobić całe combo. A chociażby W plus E i dopiero R. Jak jesteście kozakami, to W, E, Q i R. Ale nie musicie tak robić, ponieważ po skończeniu R-ki możecie zrobić właśnie Q, odświeżając E. I tak też jest ok. Ale się nagadałem na początek. No i teraz przez to mniej skupiłem się na grze, dlatego teraz staram się trochę harasować. Chciałbym zobaczyć, jaki mamy damage. Smajtujemy, patrzymy, robimy Q, odświeżone. No i teraz tak, mogę zabić, sfleszuję jej z Q, może ją zabiję. Aj, to było za mało. Nie wiem, czy nie mogłem E użyć w takim razie, no ale dobra. Chciałem zrobić to tak, żeby dostać 10 punktów za styl. A, tu się dużo dzieje. No ale nie sądzę, żeby Syndra na takich małych HP tam zeszła. Ja postaram się tu jeszcze wypuszować i ewentualnie się tam udać. Chciałbym wam pokazać, jak działa to Clarity z Unsealed Spellbooka, jakie jest przyjemne w takich sytuacjach jak ta teraz, ale Unsealed Spellbook ma jeszcze dosyć duży cooldown w tym momencie. Dlatego staram się tutaj dobijać te małe stworzonka. To jest swoją drogą bardzo okropne w tej grze, ja wiem, ja to rozumiem. Serduszko boli, zwłaszcza jak jakieś kobiety oglądają teraz ten film. To serduszko boli, jeśli te kobiety mają empatię względem małych stworzonek. No ale w sumie te stworzonka są zrodzone do tego, żeby się napierdzielać. One się tylko urodzą i od razu idą na soluwę. Idą walić soluwę z jakimś innym zwierzaczkiem. To jest w ogóle parane. No, jaka to nienawiść w tych małych serduszkach siedzi, co? W każdym razie może doczekam do tego spellbooka i wam pokażę. Pokażę wam Clarity, bo to jest summoner spell, którego nikt nie wybrał od wielu, wielu lat. Prawdopodobnie, chyba że ktoś po prostu zaczyna grać w tę grę i sobie tam testuje. Dobra. No, troszkę to kosztowało. Także tak jak mówię, no, bardzo problematyczna jest ta mana, co teraz tutaj widać. Ponieważ ja przy pierwszym beku za 1300 już miałbym praktycznie nieskończoną manę w tym momencie. Ale to się bardzo opłaci. W teorii, no, według tego builda nam się to bardzo opłaci. Niestety nam tutaj grypa nie przeskoczyła na małe ciapciuszki, bo one trochę trzymały się z dala afrykańskiej dziczy. Żaden komar nie był w stanie urządzić je w brodawę i przenieść tej choroby. Ogólnie komary to, wiecie, podobno jakieś w ogóle śmiertelne komary się w Polsce pojawiają, także nie zabijajcie pająków, nie zabijajcie tych ptaków jakichś tam. Teraz jest taka nagonka, że ludzie
te całe jeżyki zabijały, czy coś tam. Dobra, o czym ja w ogóle pierdzielę? Skupmy się na Malzaharze, stary, zobacz. Zobacz. Wychodzisz z kombatu, bierzesz Clarity, czekasz 5 sekund, ona myśli, że nie masz many, a ty już masz manę i twój Jarvan nie wiem, co teraz odwalił i nie wiem, co ja teraz odwalam. I chłop wyszedł z gry. Powiem ci taką ciekawostkę, on w lobby, jak zobaczył mojego smite'a, to zaczął mnie wyzywać po polsku. Także powiem szczerze, że nie spodziewałem się niczego innego teraz po nim, niż tego, co się właśnie wydarzyło, ale to nic nie znaczy, bo ty masz taką postać, która jest stworzona do tego, żeby obracać sytuację. Ludzie mają... O, wrócił na szczęście. Ludzie mają różnie poukładane w głowach. Jedni ludzie... Jest taka grupa graczy w League of Legends, która gra dobrze early game. Robi, załóżmy, 8-0, a później wszystko trołuje i mówi, ale mam słaby team. Team jest tak słaby, że się go nie da wykerować, nawet jak mam 8-0. Na pewno widziałeś takich ludzi, bo oni często piszą to na Facebooku i tak dalej i oni czują taką niemoc. A ci ludzie nie rozumieją, że po prostu ta gra ma różne fazy i early game, laning phase to jest jedna faza, którą grają dobrze. Ale za to faza, załóżmy mid game, gdzie już wchodzi w grę grupowanie się, szerszy roaming, no to już robią coś źle, bo trołują tę przewagę, nie są w stanie tego wykorzystać. Natomiast Malzahar jest stworzony do wykorzystywania. Broń Boże, nie jest gwałcicielem, tak jak ten Udyr, który mi tu chce krzywdę zrobić. No dobra, jest Jarvan, może coś tu wyjdzie z tego. Nie mam skilli niestety, żeby coś więcej zrobić. Aha. No uciekaj stąd. Co ty robisz jeszcze na tej linii? On się mści na mnie. On nie widzi tego, że ja go chcę wykierować i się mści, zabierając mi minionki. O. Widzisz? Karma wraca. Nie bądź taki jak ten Thorn z 13, czy ile on tam ma lat. W sensie jego nick tak się tak wskazuje na taką liczbę. Ale powiem ci, że to nie ma znaczenia. Ja widzę, że ta Syndra wygrywa linię właśnie przez to, co się tutaj dzieje, ale my i tak będziemy w stanie ją zabić. Zobacz, Haras poleciał. Mamy różnicę leveli. Ona ma 11. Ty jesteś daleko od 11, ale ty masz ten build, który sprawia, że ty i tak jesteś zawsze do przodu w pieniążkach. Także niczym się nie martw. Masz całe combo teraz i ja bym chciał sfleszować w nią i ją zabić. Dlatego jeśli ona się wysunie, to może to zrobimy. A może nawet zajdę ją dookoła. No tak. Żeby miała cięższą ucieczkę. Dobra, robię ciapciaczki. Grypa R-ka. I poprawię skill teraz. Pyk. I Q odświeżyło E, dlatego już masz pewnego killa. 600 golda za takie coś. Przefidowana Syndra. Ale to jest tylko złudzenie, stary. To jest tylko złudzenie, bo ty i tak masz już skończony cały item. Jest 14 minuta, nie? A ty wyglądasz jak wyglądasz. Masz tylko 2-1, masz tylko 100 CS-ów w 14 minucie. Mógłbyś mieć dużo więcej. To wyobraź sobie, co wtedy byś miał. Wtedy byłbyś bogatym Jonesem. Ale póki co chcesz wziąć pierwszy turret. Tam się dużo dzieje, ale pamiętasz, co ci mówiłem. Zarabiaj pieniądze na pewnych obiektywach. Teraz jakbyś zszedł, to byś tam nic nie zrobił. Nie pomógłbyś mu. Nie zabiłbyś tej Illaoiki, on by się i tak wywalił. A ty w tym momencie patrz. Masz first turret, 450 golda, jeszcze 600 za tamto zabicie. Tu jeszcze sobie falę bierzesz. Smajtujesz tego dużego, bo nie masz czasu na pierdoły. I idziesz sobie do bazy. Masz unsealed spellbooka. Wiesz, co to oznacza? Ja ci zaraz pokażę, co to oznacza. Nie masz teleportu, ja to rozumiem, ja to widzę, nie jestem ślepy. Ale masz ghosta. Już masz Rylajkę. W 15 minucie masz Rylajkę, podstawowe buty i książkę już do maski zacząłeś budować, stary. Podkreślam, że nie jesteś jakoś wyjątkowo nafinowany. Czy ty widzisz, co tu się dzieje? Jeśli ty będziesz miał 3 itemy zaraz, to na tamtym buildzie czasem 3 itemów nie mogłem zbudować do 30 minuty. W sensie w 30 już je robiłem. Także coś się dzieje, to jest dobre. Dobra, teraz staraj się tutaj bezpiecznie porozdawać skille. Na spokojnie. Co możesz, to orzesz. Dobra.
Niestety chłop się nie wywali. Ale na spokojnie. No i minus tego builda, tak jak widzisz. No patrz, ile masz many już. To jest bardzo duży minus. Ale to nic nie znaczy, bo masz bardzo duży damage w tym momencie. Duży masz damage, bo masz już dwa itemki. No i masz slowa z Rajlajki, który jest bardzo cenny. Zwłaszcza w 15 minucie, stary, to wszystko mieć. Kurde, blade, ja to będę grał. Tobie też polecam, bo jest świetne do wyjścia. Oczywiście też polecam mój poprzedni film z Malzahara, jakbyś chciał trochę bardziej zrozumieć postać. To jest taki update tamtego poradnika, przynajmniej takie mam poczucie. Mam nadzieję, że wy też będziecie ogólnie zadowoleni z tego. Tutaj niestety kampanię ma. Mam smajta, więc chciałbym coś zrobić, ale chyba dupa. Także wezmę sobie te fale Smita jeszcze raz i będę szczęśliwy. Pieniądze leżą na ziemi. Strasznie ona chce tutaj podejść do mnie. No dobra, to czekamy na falę i farmimy. Trzeba tę maskę wyfarmić. O kurde, jak mnie trafił. Strasznie agresywni są. Patrzcie, jak oni podchodzą we dwóch. O panie. Strasznie agresywni są. Wystawiają się na takie właśnie reakcje, którą Jarvan teraz podjął. Dobra, mamy ulta. Może by tu coś... Ale patrzcie, oni nawet nie uciekają. Kurde, blet. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Chyba po rosku coś chciało mi się włączyć. Dobra, zostawiamy tutaj combo i lecimy, bo tam się dzieją rzeczy. Oni chcą strasznie fajtować. Trzeba do nich schodzić, bo to jednak musisz udawać, że jesteś przyjacielem, ale też... Nawet jeśli oni popełniają duże błędy, ale masz całkiem niezłą farmę, więc jest w porządku. Dobra. Dobra, tam jest jeszcze Kai'Sa. Możemy ją porobić, ma multi. Nie wiem, czemu Tyrellka nie idzie. No dobra. Nie zaufała mi Tyrellka, chyba nie patrzyła na to, że ja mam ulta, no ale przynajmniej sobie zabiję i to będzie dobry kill. Czekaj, stop! Co? 13-4 ma ta Kai'Sa. Chłopie, gdzie ona 13 killi zrobiła w 18 minut? Masakra. No dobra, ale to nic nie zmienia. Ach, dobra, no teraz trzeba sobie coś wziąć. Może weźmy sobie... Wezmę sobie chyba heala w tej sytuacji. Bo to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Muszę brać nowe spele, żeby sobie ten cooldown obniżać. Dobra, jest 18 minuta, mamy prawie całą maskę. Czyli obstawiam, że do jakiejś 20 będzie zrobiony core build. I to jest przesrane tak naprawdę. Bo to jest różnica 10 minut przy moim standardzie. Może powinienem to robić 25 teoretycznie, ale to zawsze jest różnica 5 minut, to jest bardzo dużo, bo przez 5 minut to możesz już w stronę kolejnego itemka wyjść. Dobra, tutaj mamy bardzo ładną sytuację. W zasadzie za darmo. No. I co? No i teraz zostawimy tutaj jakiegoś pusha, żeby cały czas mieć jakąś przewagę, żeby ta przewaga się robiła, rosła. Te turety trzeba wziąć. Tam się chyba... Tam się dużo dzieje. Dobra. Tu już nic nie pomogę. Dlatego biorę co mogę tych pieniędzy. Dobry pieniądz nie jest zły, pamiętaj o tym. Malzahar to jest taki pieniężny chłopak. Powinieneś to doceniać i zrozumieć go. Musisz mu okazać zrozumienie. Jeśli ty mu okażesz zrozumienie, to on ci da LP-ki. Tak to działa w tej grze. Ona jest troszkę zbita, ale ja nie mam ulta, więc nie jestem w stanie jej zabić. No dobra. Tak, przypominam wam o streamku, bo może będziecie chcieli, nie wiem, może ktoś by chciał. Kiedyś was tak było dużo na tych streamkach. 600 osób miałem. Także może, nie wiem, może 50 z tych osób nawet by chciało, a może nawet nie wie, dlatego cały czas trąbię i przypominam. Tak, jesteście mile widziani. Streamy są na Facebooku, także zapraszam. Oho, muszę flashować. Ale teraz troszkę jej wybejtowałem. No, troszkę bardzo.
Nice. Bardzo dobrze. Dobrze, drużyno. 20 minuta 30 sekund. Mamy core builda. Trzy itemy mamy zrobione. Powiem wam szczerze, że to jest cholera dobre uczucie. Naprawdę. To bardzo dużo zmienia teraz w Malzaharowaniu. Ponieważ tak szybko zrobić ten core build. Nie mam jakichś potężnych statów. 4-2-4. No nie wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że to naprawdę jest kurde dobre. Użyję tego smite'a na kampie, żeby był używany. Ogólnie smite'a też możecie grać niebieskiego, bo niebieski pozwoli wam się zbliżyć bardziej, żeby zrobić jakieś combo czy coś. Ja sobie tu wezmę barierę w razie czego, żeby był nowy spell. Także niebieski jest spoko, ale czerwony też mi się wydaje całkiem ok, bo pozwala wam wsadzić lepszy damage, jak kogoś tam bombicie. Dobra, tu jest turecik za free, ale tam się troszkę powywalali. Jarvik z tego nie obroni sam, ja muszę tam wracać. O! Groźnie, groźnie. O Jezu, co mi się... Nie rób tak. To jest przestroga dla ciebie, to poradnik taki jest. Dobra. Teraz będziemy Voidstaffa budować. No ale trzeba się tu wybronić. Okej, okay, mamy ulta. Kai'Sa jest priority targetem, z tego względu, że jest tak przefidowana, że aż nie mam pytań. Dobra. Czy my tu coś możemy zrobić? O, fajciory. O, Kai'Sik. Zobacz, jakie to ulti jest głupie. Chłop jest nafidowany, jak nie wiem, i patrz, co ty robisz na nim teraz. Aj, kliknęła mi się teraz bariera, ale dobra. Nic się takiego nie stało. Duże paluchy. To jakie grube jest. I normalnie bym tego fajta nic nie zrobił w nim. Ale mam trzy itemy. Pięknie. No i tak powoli sobie snowballujemy. 5, 2, 6. Kai'Sa trołuje swoją przewagę i tak się właśnie doprowadza do wygranych gier. Znaczy, chciałem powiedzieć do przegranych gier z perspektywy Kai'Sy, ponieważ ona trołuje bardzo dużą przewagę. Ten turecik sobie wreszcie chcemy wziąć. No i pięknie. Jeszcze fala w miarę możliwości. No i siema. Jakby to napisała Dagmara, Ełk. Oczywiście za sprawą, znaczy bo może nie zrozumiecie głupiego żartu, ale na telefonach wiecie jak to jest. Piszesz jakieś słowo, telefon ci poprawia. Na telefonie Dagmara, jak napiszesz Elo, to poprawia ci na Ełk. Nie pytajcie, czemu żegnamy się za pomocą Elo. W każdym razie, już tutaj lecimy w stronę tego Voidstaffa. Dużo się dzieje, dużo się dzieje. Wziąłem teleport, bo tak patrzę, czy może będę w stanie tam coś zrobić, ale takich posprzątali, że to już nawet się nie opłaca tam teleportować. Dobrze, że ten chłop wywalczył smoka, udało mu się go wziąć. W porządku. Także teraz my przechodzimy w defensywę i naszym zadaniem jest wybronić bazę do momentu, aż wszyscy wstaną i będziemy naprawiać ich błędy. Naszym zadaniem jest teraz też nie zginąć, no bo jeśli my zginiemy, to się tylko pogłębi jeszcze bardziej. Także stawiamy tutaj wizję, żeby było widać jak, co i jak, i będziemy pałkować skill i kłaść się combo, żeby miniony się przepuszczały. Dobra, tutaj akurat w Kai'Sę położę, bo Kai'Sa się napatoczyła. No i nie mogę podejść, bo jak ja się teraz wywalę, to będzie mogiła, ale teraz już jak są teammeci, to już teraz możemy coś tutaj działać. Jest kombiszcze. Musiałem przerwać, bo mogła do mnie strzelać w trakcie. No i teraz trzymamy bezpieczny dystans, tylko podchodzimy, żeby skille rzucić i uważamy na siebie. Pięknie, dobra, jest ok. No i w tym momencie co? I w tym momencie chyba Baron. Dobra. W ogóle tego nie widzicie, ja im napisałem to na czacie, ale ja gram z wyłączonym czatem. Wizualnie go nie widać, ale on działa. Działa to na takiej zasadzie, że czat schowany jest pod ekran. Jak wciśniecie Enter,
to pojawia się taka belka nad oknem czatu i możecie za to złapać myszką i ten czat schować pod ekran. Oczywiście polecam to, bo wtedy no, nie macie żadnego temptation, żeby tam pisać z jakimiś chłopami, którzy są toksyczni i możecie się skupić na grze i tak możecie dawać info. No tylko polegacie wtedy na pingach, nie? Bo no wiadomo, ale lepsze to jest niż kurczę się stresować niepotrzebnie jakimś toksycznym filetem. Nie każdy jest na tyle odporny na to, żeby się nie wdawać w tę dyskusję. Dla jednych wystarczy miód, ale ja uważam, że permanentne wyłączenie czatu, takie, które nie musisz od nowa go reaktywować, kiedy gra się zaczyna, jest bardzo wskazane. W każdym razie, jak widzicie, 25 minuta jest już 4-itemowa. Brakuje mi już tylko jednego itemu, żeby mieć full builda. No to jest, kurde, fajne. Jest to bardzo fajne. Delikatnie mówiąc. No myślałem, że Kajza tutaj złapie. No ale dobra. Pleszyk poszedł. Także no ja jestem, kurde, item do przodu tak spokojnie. W ogóle ten pike jaki tam... Dobra, przepraszam, zamyśliłem się. Weźmy sobie Exhausta po to, żeby był nowy spell, żeby obniżyć cooldown. O, to jest całkiem dobre. I teraz patrzymy, co się dzieje i rozdajemy skille. Bardzo ważne jest Q. Pamiętajmy, że ono daje silence'a obszarowego i może dużo bardzo zmienić. No i Kajsa została na bocie, w tym momencie kończymy grę. Ja napisałem im na czacie, żeby to skończyć midem. I teraz idziemy. Bo nawet jeśli Kajza podejdzie, to tak naprawdę my ją bombimy. Tak zwane bambino. Także to już będzie koniec gry. Będę się z wami powoli żegnał. Oczywiście zachęcam serdecznie do testowania tego buildu, bo jest bardzo dobry. Tylko podkreślam, że jest bardzo manożerny. Dlatego musicie rozważnie używać tych skilli na początku. Ale jest świetny. Jest świetny. Także polecam serdecznie. Mam nadzieję, że dzięki temu wbijecie wysokie dywizje. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na streamek. Miłego dnia i umytych brodaw. Do zobaczenia. Cześć.